Panie Przewodniczący, chciałam porozmawiać przede wszystkim o tym, co Pan w ogóle sądzi o dzielnicach jako o jednostkach pomocniczych w kraju, w Krakowie. Potem możemy porozmawiać szczegółowo o Wzgórzach Krzesławickich, ale najpierw co Pan w ogóle sądzi o tym koncepcie, jakim jest dzielnica? No, wydaje mi się, że ideą powstania rad dzielnic był fakt, żeby przybliżyć władzę w cudzysłowie, ponieważ rady dzielnic w obecnym kształcie nie posiadają osobowości prawnej, są organami pomocniczymi Rady Miasta Krakowa i z tego co wiem, a właściwie wiem na pewno, że nowy statut, który będzie wprowadzony prawdopodobnie od przyszłej kadencji samorządu, też nie będzie przewidywał danie osobowości prawnej. Czyli w dalszym ciągu rady dzielnic będą jednostkami pomocniczymi, ale mam nadzieję, że służą one mieszkańcom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów życiowych tutaj na miejscu, w miejscu zamieszkania. Bardzo istotną sprawą w tym wszystkim jest ordynacja wyborcza, która przewiduje, że członkiem rady dzielnicy może być osoba mieszkająca na terenie danej dzielnicy, czyli siłą rzeczy najlepiej znająca lokalne problemy środowiska, z którego się po prostu wywodzi. I to według mnie jest największą siłą rady dzielnic, ponieważ przedstawiciele mieszkańców wybrani do tychże rad znają doskonale i najlepiej problemy tych mieszkańców i starają się je rozwiązywać w miarę możliwości rad, które są siłą rzeczy ograniczone, ponieważ możliwości finansowe rad dzielnic to jest około między 3,5 a 4% budżetu miasta. Wszystkie rady dzielnic mają to, no przyjmijmy, że 4%, ale to jest trochę mniej, mają do dyspozycji taką kwotę i w ramach tej kwoty staramy się rozwiązywać najbardziej palące problemy mieszkańców. Mówił Pan o osobowości prawnej, więc czy Pan wolałby, żeby dzielnice miały osobowość prawną? Czy to by rozwiązało niektóre problemy? Czy jest to raczej taki nierealny koncept? Nie, no to jest właściwie sprawa niemożliwa do przeskoczenia. Jedynie w gminie Warszawa te dzielnice, które tam funkcjonują, posiadają osobowość prawną. Natomiast te wszystkie inne, jakie ja znam, działające na terenie innych miast jednostki pomocnicze, mają status pomocniczości w stosunku do Rady Miasta. Tak, tak, tylko zastanawiam się, czy byłby Pan zwolennikiem właśnie takiej, dajmy na to, ustawy krakowskiej już na wie Pan, no, żebyśmy w Krakowie też mogli mieć to osobowość prawną. Ale porusza Pani bardzo skomplikowany problem. Taki bardziej teoretyczny. No, raczej teoretyczny. Z tego, co ja wiem, takiej możliwości na chwilę obecną nie ma, więc nie ma się też nad czym zastanawiać w tym momencie. No dobrze. No to w takim razie, co jest największym problemem w dzielnicach? Czy jest to niedofinansowanie, czy może partie polityczne, które mają jakiś wpływ, czy to znaczy, ja nie wiem, jak jest w innych dzielnicach. Wiem, że radni będący członkami Rady Dzielnicy 17 swoje poglądy polityczne zostawiają przed drzwiami do Rady Dzielnicy i tychże poglądów nie artykułują w czasie obrad Rady Dzielnicy. Na pewno mają jakieś swoje przekonania polityczne, ale one nie są odzwierciedleniem podejmowanych przez nich decyzji podczas obrad Rady Dzielnicy. Panie
Na tym szczeblu samorządu, czyli najniższym, to mówienie o jakichś kwestiach politycznych nie ma najmniejszego sensu. No to bardzo duża jakby pochwała dla dzielnicy 17, bo nie w każdej dzielnicy tak to wygląda. Ale właśnie przebywając na Państwa dziękuję sesjach... Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Na sesjach 17 zauważyłam, że tutaj raczej w ogóle jesteście Państwo zgodni. Dyskusje najczęściej przebiegają nie w kwestiach takich ideologicznych, tylko praktycznych. Czy mógłbym Wam powiedzieć, że jak funkcjonuje Pana Rada Dzielnicy, jak funkcjonują komisje, jak pracują decyzja, radni? Decyzje generalnie zostają podejmowane podczas prac komisji problemowych. Mhm. Komisje działają zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, które zostały przyjęte na pierwszej sesji w kadencji i na tejże pierwszej sesji powołaliśmy następujące komisje: Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej, Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisję Spraw Mieszkaniowych, Komisję Ochrony Środowiska. To są komisje merytoryczne, które pracują na terenie Rady Dzielnicy. No i jest jeszcze oczywiście komisja rewizyjna, która kontroluje, że tak powiem, działalność Rady. A Pan jest członkiem jakich komisji? A ja jestem członkiem Komisji Spraw Mieszkaniowych oraz Zdrowia i Spraw Społecznych. I jak się pracuje w tych konkretnych komisjach? Jakie Państwo tam macie problemy? No, zgodnie z zakresem czynności. No, na przykład Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się sprawami opieki zdrowotnej, ewentualnych skarg na funkcjonowanie przychodni, zajmuje się wydawaniem opinii odnośnie na przykład możliwości dofinansowania spraw związanych z letnim wypoczynkiem osób niepełnosprawnych, odnośnie funkcjonowania działających na terenie dzielnicy klubów rencistów i emerytów. Natomiast Komisja Spraw Mieszkaniowych przede wszystkim zajmuje się wydawaniem opinii, które są potrzebne do przedłużenia umów najmu lokali socjalnych, które są na terenie naszej dzielnicy wynajmowane z miast. No ale na przykład ta Komisja Zdrowia, macie Państwo wystarczającą liczbę środków, czy jednak ciężko to podzielić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni? To znaczy, środki mamy takie, jakie wynikają z budżetu, którym dysponuje Rada Dzielnicy. Rada Dzielnicy dysponuje w ramach budżetu środkami, w ramach zadań priorytetowych, które po prostu dzieli na do dyspozycji poszczególnych komisji i pewna ilość środków, niewielka, jest przeznaczona na potrzeby Komisji Zdrowia. Z tych środków finansujemy przede wszystkim badania wad postawy dzieci i młodzieży w szkołach. Bo nie ma tak dużo środków, żeby się mogli przeznaczyć, rozszerzyć na jakieś inne sprawy związane na przykład ze szczepieniem przeciwko grypie. Kiedyś były takie propozycje. No niestety nie mamy środków na to, żeby zapewnić szczep, bo to nie możemy wybrać jakąś określoną ilość osób, tylko właściwie trzeba zagwarantować wszystkim chętnym. No to
tak dużych środków nie mamy. Dzielicie Państwo też środki w ramach zadań powierzonych i na przykład problematyka osób niepełnosprawnych? No problematyka osób niepełnosprawnych jest właśnie w gestii tej komisji. Nawet mam tutaj przygotowany projekt komisji odnośnie problematyki osób niepełnosprawnych na rok przyszły. I tu mogę powiedzieć, że planujemy przeznaczyć środki na budowę windy dla niepełnosprawnych w zespole szkół ogólnokształcących integracyjnych numer 6, że planujemy przeznaczyć środki na zabezpieczenie, budowę takich poręczy przy ciągach chodnikowych, które ułatwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Planujemy również zabezpieczyć środki na letni wypoczynek dla osób niepełnosprawnych. Tylko tutaj jakby w dzielnicy, no. Czy niektóre zadania dzielicie Państwo z innymi dzielnicami nowochódzkimi w ramach tak zwanego porozumienia dzielnic? W ramach porozumienia dzielnic nowochódzkich, proszę Pani, mamy zamiar współfinansować. No jeszcze decyzja odnośnie roku przyszłego nie zapadła. W tym roku współfinansujemy, ale podejrzewam, że w przyszłym również wypoczynek dla osób niepełnosprawnych. Jakie jeszcze Państwo macie wspólne inicjatywy w ramach porozumienia dzielnic nowochódzkich, oprócz tej problematyki zdrowia, czy jakieś imprezy kulturalne? To znaczy, prawdę mówiąc, jutro jest posiedzenie porozumienia dzielnic nowochódzkich, na których mamy podjąć decyzję odnośnie wspólnych przedsięwzięć w roku następnym, czyli w roku 2014. Więc trudno w tej chwili stwierdzić, jakie te zadania wejdą, ale sądzę, że na pewno utrzymamy cykl koncertów Nowa Huta, dlaczego nie? Na pewno utrzymamy turniej piłki siatkowej plażowej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów. Podejrzewam również, że będziemy współfinansować międzynarodowy turniej rugby 7, który się odbywa tutaj na terenie Huty, no ale jakie zadania wejdą do realizacji w roku przyszłym, to czas pokaże. Będziecie Państwo mieli też budowane międzynarodowe centrum rugby w Nowej Hucie? Nie, no. Nie, międzynarodowe to może złe określenie. Centrum rugby będzie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i budżet miasta. To będzie Narodowe w Luboczu. Narodowe Centrum Rugby, oczywiście, nie międzynarodowe. I będzie finansowane z tych dwóch źródeł. I środki na to zadanie, no tu jest taki swoistego rodzaju klincz. Budżet miasta przekaże Ministerstwo Sportu. Ministerstwo Sportu przekaże, jak budżet miasta da. Z tego, co mi wiadomo, ta sprawa powinna się w najbliższych dniach rozstrzygnąć. Jest wskazana lokalizacja, jest wykonany projekt, wstępny kosztorys inwestorski obejmował na kwotę około 7 milionów złotych na to zadanie. Mam nadzieję, że uda się sfinalizować. Rozmawiałem w niedzielę nawet na turnieju piłki siatkowej, plażowej, ale nie tej dla uczniów szkół, liceów i gimnazjów, ale w ramach realizowanego pod egidą Polskiego Związku Piłki Siatkowej. I tam rozmawiałem z panem dyrektorem Kowalem, który wybierał się do Warszawy. Mam nadzieję, że przyniesie stamtąd jakieś dobre wiadomości odnośnie finansowania tego centrum. A jak pan ocenia współpracę w Krakowie między Radą Miasta Krakowa i Radami Dzielnic? Jak przebiega ta współpraca?
tam my jesteśmy jednostką pomocniczą, więc wydaje mi się, że tutaj jakichś zahamowań tej współpracy nie ma, zwłaszcza, że powstała komisja merytoryczna, taka skomplikowana nazwa tej komisji do spraw reformy samorządu terytorialnego. Ja ją tak w uproszczeniu nazywam komisja pana radnego Dominika Jaśkowca. No i na tej, ta komisja jest polem czy płaszczyzną do rozwiązywania jakichś kwestii spornych, jeżeli takowe istnieją. W tej chwili komisja ta, mówię o komisji miejskiej, pracuje nad przede wszystkim, oczywiście oprócz innych tam zadań, jakie posiada, nad nowym statutem miasta i w tym statucie będą wpisane również rady dzielnic. Jak pan myśli, jakie pozytywne zmiany można znaleźć w tym statucie? Dla mnie pozytywną zmianą przede wszystkim jest fakt, że nie będzie podziału środków na zadania priorytetowe i powierzone. Będzie pula środków przeznaczona do dyspozycji dzielnicy i to niewątpliwie ułatwi nam sposób działania. Mianowicie te środki, które będą przyznane na poszczególne dzielnice, istnieją różne koncepcje sposobu naliczania tychże środków, ale prawdopodobnie to będzie uzależniona, wielkość środków przyznana na poszczególną dzielnicę będzie uzależniona od liczby mieszkańców, powierzchni zajmowanej przez tereny miejskie, daną dzielnicę, tereny miejskie oczywiście, i te czynniki będą decydowały o wysokości tychże środków. Ponieważ my się sytuujemy mniej więcej po środku, to znaczy mamy stosunkowo duży teren, natomiast stosunkowo małą liczbę mieszkańców, więc wydaje mi się, że nie stracimy. Mówimy jako dzielnica 17 oczywiście. Dobrze, a jak przebiega współpraca z Urzędem Miasta albo z innymi jednostkami typu ZIKIT? No, z Urzędem Miasta współpracę oceniam pozytywnie. Natomiast w Urzędzie Miasta funkcjonuje Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, z którą bezpośrednio współpracujemy, na czele której stoi pani dyrektor Beata Kowalówka. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę, że no w tej chwili toczą się prace związane z reorganizacją ZIKIT-u. Tutaj pewne występują trudności, zwłaszcza z uruchomieniem zadań inwestycyjnych, które mamy zaplanowane do realizacji. Ale mam nadzieję, że one zostaną pozytywnie rozwiązane i w końcu te zadania wejdą. To mam tutaj na myśli budowę drogi dojazdowej i parkingu w osiedlu na Stoku, gdzie został sfinansowany projekt ze środków będących w dyspozycji Rady Dzielnicy. No i teraz dążymy do uruchomienia tego projektu, czyli ogłoszenie przetargu, wybranie wykonawcy i realizacja. Projekt przewiduje tą inwestycję w cyklu, realizacja tej inwestycji ma nastąpić w cyklu dwuletnim, no ale wszystko zależy od wyniku przetargu. Jeżeli się okaże, że cena będzie korzystna i będziemy w stanie ją sfinansować w cyklu jednorocznym, to może się uda wykonać i w tym roku. No ale to wszystko 5 lipca ma nastąpić rozstrzygnięcie przetargu. No, w ten czas będziemy mądrzejsi, to znaczy będziemy wiedzieli, co jesteśmy w stanie wykonać.
A jak pan ocenia, jak się państwo odnaleźliście po likwidacji w Zikicie tego działu współpracy z dzielnicami? Jak pan ocenia to? No nie, no, ja oczywiście oceniam w sposób zdecydowanie negatywny. Niemniej na ostatnim posiedzeniu komisji pana Dominika Jaśkowca, na przedostatnim, bo ostatnie było wczoraj, ale dwa tygodnie wcześniej, byli przedstawiciele Zikitu, w tym pełniący obowiązki dyrektora pan dyrektor Marcinko, który sam stwierdził, że likwidacja działu współpracy z dzielnicami była błędem. Ja więcej nie będę rozwijał tego tematu. Rozumiem. A jak mieszkańcy są zaangażowani w życie dzielnicy? Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na fakt, że na terenie naszej dzielnicy, z tego co wiem i chyba dobrze wiem, jest najwięcej stowarzyszeń, które stowarzyszeń przyjaciół i tutaj poszczególnych osiedli wchodzących w skład dzielnicy. Mam tu na myśli Krzesławice, Grębałów, Wadów, Lubocza, Zesławice, Kantorowice, Łuczanowice. Powinienem wymienić 7, a 8 jest w trakcie rejestracji. Stowarzyszenie Przyjaciół z Górz Krzesławickich. Chyba wszystkie. Nie pominąłem żadnego, bo będą Państwo mieli do mnie pretensje, jeżeli bym nie wymienił któregoś, ale chyba tak. Myślę, że wszystkie. No i jak Państwo współpracujecie z tymi stowarzyszeniami? No przede wszystkim bardzo ważną rolę odgrywają imprezy, które wspólnie organizujemy pod hasłem, w przeciwieństwie do innych dzielnic, nie organizujemy jednego dnia w dzielnicy 17 w Wzgórzach Krzesławickich, tylko organizujemy dni poszczególnych osiedli peryferyjnych. Także w chwili, w której w tym momencie rozmawiamy, odbyły się już dni Łuczanowic, dni Krzesławic, dni Wzgórz Krzesławickich, Dzień Wzgórz Krzesławickich. W najbliższą sobotę jest zaplanowany Dzień Zesławic, a w niedzielę Dzień Grębałowa. Także w sierpniu, pod koniec sierpnia jeszcze ma być Dzień Katorowic. Oprócz tego spotykamy się również, tutaj przede wszystkim organizują to te towarzystwa, które wymieniłem, spotkania noworoczne, które się odbywają również w tychże, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich osiedlach, czy to w Łuczanowicach, czy to w Luboczy, w Grębałowie, w Krzesławicach, takie spotkania noworoczne. Te spotkania mają duże znaczenie, bo integrują społeczność lokalną, pozwalają się ludziom bliżej poznać. Można również w czasie nich omówić problemy szczególnie nurtujące daną społeczność lokalną. One cieszą się dużą frekwencją, mieszkańcy chętnie na nie. Wydaje mi się, że tam i mieszkańcy chętnie na nie przychodzą, jak pani powiedziała. Mhm. Czy generalnie jest pan zadowolony z tego, jak się pracuje tutaj na Wzgórzach Krzesławickich, ze współpracy z miastem? Nie jest ważne, czy ja jestem zadowolony. Ważne jest, czy mieszkańcy Ale są to z nas zadowoleni. Ocenia pan to wszystko pozytywnie. I generalnie rzecz biorąc, współpracę z miastem, pracę w uważam, że funkcjonowanie dzielnic jest elementem pozytywnym, pozwalającym na poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy. Dziękuję.